Nowa koncepcja filmów na tym kanale. Od dzisiaj będziecie mieli w jednym filmie zawsze dwa filmy. YouTube dał takie coś jak rozdziały, myślę, że dobrze je znacie. Będzie pojawiała się kreseczka po środku waszego timeline'u. Ta kreseczka oznacza koniec pierwszego filmu, początek drugiego. Wy macie więcej treści, to może wam się bardziej podobać i wybieracie to, co lubicie, albo oglądacie całość, do czego zachęcam. Dlatego miłego oglądania, spodziewajcie się, że od dzisiaj staramy się dla was zdecydowanie bardziej. Plus materiał z nowym operatorem i montażystą, który pracuje tutaj już u nas na stałe. To za X piątką na lince zamontujemy progi. Nie świecisz czy k***a sobie, ale położyję sobie latarkę jak właśnie typowy syn dla starego, zobacz. Po to Bóg dał oczy, żeby robić na oko. Albo się ten, bo wyszło. Gdzieś tam trzeba z muta mu z***ać. Jedziemy do Vipera. A tutaj o wilku mowa. Przodu są naprawdę malutkie. Odpalmy go. Partnerem dzisiejszego odcinka jest LVBet, który przygotował dla was potężny powitalny bonus do 2000 zł. Pierwszy 500, drugi 600, trzeci 900 i co najważniejsze 33 dni grania bez podatku. Dzisiaj obstawimy piłkę nożną i z czego się cieszę, znam wszystkie kluby, bo zatrzymały się na mojej wiedzy, kiedy miałem 18 lat. Sam skorzystałem z bonusika, mam już stówkę. Pierwszy mecz. FC Kopenhaga kontra Manchester City. Manchester, bo doskonale znam ten klub. Real Madrid, RB Lipsk. Jestem fanem Realu Madryt. No to tak sławny klub, że no ciężko wybrać coś innego. Do tego Lazio kontra Monachium, nasz Bayern. No Bayern, no co no. Historia Lewandowskiego, nie? I uwaga, PSG kontra Real Sociedad. Przepraszam, jeśli to wiedziałem, wymówiłem. Oczywiście z tego powodu, że znam PSG, bierzemy PSG. No są to typowe kluby, dlatego wybieram takiego pewniaczka. No ale pamiętajcie, że pewniaczków nie ma. Krajcie odpowiedzialnie za małe sumy. My rzucamy stówkę i ze stówki mamy możliwą wygrane 608 zł. Prawie 609. Stawiamy zakład. Zakład postawiony. No, zobaczymy co wyjdzie. Bo myślę, jakiegoś buścika. Fajnie to wygląda. Pamiętajcie, by skorzystać z bonusów, koniecznie kliknijcie link w przypiętym komentarzu lub w opisie. Oferta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Grajcie odpowiedzialnie za małe stawki. Normalnie, 5000 łapek pod tym filmem. Że ja jestem narciarz, snowboardzista, przywiążę się do tego. Oczywiście materiały napisane nie naśladujcie zachowań przedstawionych w filmie, jak już grożą prawym uszczerbkiem na zdrowiu. To za X piątką na lince. Akurat mam od skutera wodnego. Zrobimy z nich narty. Także wszystko w waszej woli. Komentarz. Narty z X5 plus like. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy kluczową modyfikację w AMG GTS-ie. Większość youtuberów zleca wszystkie tuningi i modyfikacje, a ja lubię grzebać przy aucie. Jeszcze jak? Dzisiaj też jest ze mną Brian, który jest za kamerą, za chwilę go poznacie, mój podwykonawca. Pewnie kojarzycie go z kilku odcinków na moim YouTubie. Zamontujemy progi, razem to zrobimy. Mam nadzieję, że to wyjdzie w tym filmie. Do tego pojedziemy do AW Forge i pokażę wam, co przygotowałem do Vipera. Ponieważ wydałem ostatnio na dwie dokładki 19 tysięcy, a na tylni spoiler, drugie tyle. To w tym odcinku, ale na razie przejdźmy do tego, co montujemy i jak zakładamy do AMG GTS-a. Ciężkie życie na budowie. Spokojnie, te, które tak biją i tłuką, to są stare, zniszczone, o których opowiem historię. A tutaj mamy nowe. Więc teraz tak, jak sobie tutaj położymy jedne, te nowe i te stare. Tak, wiem, że wyglądam kurwa w tym grubo, ale nie jestem gruby, aż tak. Tylko w garażu jest 10 stopni, więc ubrałem prosto z Poznania. Z budowy naszego rynku. Nie pytajcie, jak zdobyłem takie fanty z terenek w Poznaniu. Prosto od budowlańców tą oto odsypaną kurtałę. Łapa w górę, by ten materiał się niósł. A teraz nasze elementy. Te tutaj o. Naprawiałem. One były w całości pęknięte i rozwalone. Ja je naprawiłem. Zmarnowałem na to 5000 zł. Bo sądziłem, że jak naprawimy w Polsce,
Na pripeku zrobimy nowy karbon, to będzie petarda. Tej petardy nie było, jak widzicie teraz na prezentowanym nagraniu. Są krzywe. I straciłem czas. Więc zamówiłem nowe, które wyszły mnie 2000. Więc więcej niż połowę straciłem na próbie naprawy tego, co już było. I dostałem nauczkę, by nie bawić się w druciarstwo. No, to ja robiłem. Dlatego po prostu kupować nowe i zakładać nowe, bo to nie ma sensu, a w szczególności w karbonie i wam też to odradzam, bo potem wychodzi sroga lipa. Miało być wiercenie, ale jeszcze musimy odkręcić śruby. Na glebę mnie tu porzucasz. Nie świecisz czy k***a sobie, ale położyję sobie latarkę jak właśnie typowy syn dla starego, zobacz. Świecisz sobie na swój łeb, a nie na to, gdzie konkretnie wykonujesz pracę. Tak? Ty ktoś ci kata wyciął. No ja nie mam katu, wiem, kata tutaj, kata nie ma. Ja ogólnie sądziłem, że jak przyjedzie ze Stanów, to wiesz, kata są od razu opierdziele. Tu jest 3-4 tysiące do przodu. A to dupa, kata nie ma. Tutaj, kiedy Brian odkręca sobie szybeczki, X-piąteczka, najbardziej wierne, cudowne, wspaniałe, idealne auto, wyjazdy na co dzień, nie myte od 2 tygodni, ponieważ za każdym razem, kiedy chcę to zrobić, to albo nie mam drobniaków, albo 2 razy myjka była nieczynna, bo zamarzła i coś się w niej rozsadziło. A tutaj zmora systemowa, czyli Camaro, które wciąż jest na sprzedaż. Jeśli je sprzedam, to z pieniędzy z tego samochodu będę budował dom, żeby do końca życia wiedzieć, jakich błędów nie popełniać i nie robić samochodów pod 1000 koni, bo nie ma tu żadnego sensu, chyba że macie napęd 4x4 i lubicie czasem, gdy wasza półoś zostanie zmielona. What? Zaczynamy od mniejszego wiertełka dla bezpieczeństwa. Widać, perfekto. Strasznie to jest przerażające, jak to robisz, wiesz? Uważaj! Zmiana sprzętu, poka tego bydlaka. O cholera. Teraz te małe dziureczki rozwierczamy na odpowiednią średnicę. Teraz najstraszniejsze, bo to na pewno robi się cienko. Staraj się, wiesz co? Wydaje mi się, żeby starał się iść w tą stronę, do siebie. Dźwięk jest straszny. Pokaż. Patrz, jaka elegancka. Elegancja Francja. Pierwszy problem. Uwaga. Jak tu się przyżycie, to element był szlifowany. I pasował. Jak tu się przyżycie, to element ni cholera nie był szlifowany. I musimy to teraz zrobić, żeby wpasować. A cała reszta pasuje. I na pewno zrobiliśmy lepiej te wejścia niż oni wcześniej. To jest mikroszlifiereczka Industries. I tutaj proszę bardzo, nasz mini Diax. Jeszcze raz po prostu powiedziałeś? Po to Bóg dał oczy, żeby robić na oko. Jak coś pójdzie nie tak, to będzie wszystko na Hildę. Tak, wszystko na Hildę. Made in China. Dobra pany. Sobota, godzina 21. A ci siedzą w garażu. Ale pięknie to szlifowałeś. Teraz już zaszlifowałeś? Zaraz do mnie z Mercedesa będą dzwonić, będę im progi montował. Do tego jeszcze, zaraz jeszcze to zalakierujemy, słuchajcie, to jeszcze lakiernia, blacharnia, szlifiernia, wszystko. No leży ładnie, półrówniutko. Szparki? Nie ma, nawet grama, nie? Nie ma, nie ma. Powiedziałbym jak szparki. Ty, a ty już jest szparek cholera, patrz. Ale bo się ten, bo wyszło. Tak, tak, bo ja muszę tu przykręcić, tam trzeba z muta jebać. To się nazywa pakiet premium. To ogólnie tutaj, no szpar nie ma w tym miejscu. Tu, a tutaj... tu jest najważniejsze. Tu, tak powinno być. Kurwa. Ty, ale powiem ci, że te progi, czekaj, niech kamera zapie kolor, bo kolor zniszczył. O, pyk, jest kolor. Te progi. Naprawdę petarda. Wiecie, tak pierdola z niespięci, to wyglądałoby już totalnie top. Tak? Brian poprawia mocowanie. Tylnie. To zobaczcie, wszystko pięknie siadło, ale w tym miejscu widać latarkę, te przejście. Jest dlatego, ponieważ dziura, która była z tamtego wzoru, to poprzednie osoby, które montowały te stare progi, kurwo tutaj wywiercili, my się na nich zawzorowaliśmy i ta dziurka, która znajduje się w tym miejscu, powinna być bliżej nas. Wtedy my sobie dopchamy i nie będzie żadnej szpary. Zasugerowaliśmy się Amerykanami, a dobrze wiemy, że Amerykanie nie są z czego? Z dobrego spasowania. Z jakości ogólnie, nie? U nich jakość jest tragiczna. A ja z drugiej strony biorę teraz opalarkę, ponieważ na starym progu też użyli, zobaczcie, w tym miejscu jest taka ala folika i ona wcześniej też stanowiła warstwę izolacyjną dla progu, który tu już kiedyś był w tym starym wydaniu.
teraz ja się tego pozbędę, żeby zrobić nam fajną podstawę pod naszą izolację. Szapka luja i nie ma chuj. Mówisz? Plus jest taki, że to nie był klej wcześniej, tylko taśma. Bo mogli też pożyczyć klej. Patrzcie, jak majster pracuje, jak się stara. Swoje robimy jak swoje. U siebie. Rób jak u siebie. Widzisz, jak się opiera tu? Tu się jak opiera. Go wbijaliśmy? No tu się opiera rzeczywiście. A oni też tak chcieli? No zobacz, oni też... No jest, tak, też to weź cały bok przyszli. Tak, też to zrobię od razu. Bok. Nie będziemy 10 razy tak. Tego zdejmować. Czy mi się fokus zrobi? No tu jest lipniec zrobiony. Ale tutaj coś tłaczali w tym miejscu, bo reszta mocowania jest idealna. A to jest takie z dupy, tak samo tutaj też było z dupy, tutaj też było robione. Ale tu też masz takie dziurki. Poprzedniego właściciela. Dobra, jazdunia. To jest druciarstwo na pełnej. Nie. Co ja teraz mam z... Ale paki nagrzany. Bany. Ale szacun dla tego pistoletu, że nie pękł, nie? Nie, a to jest dobry, to jest z kastoramy, człowieku. Tak, moi drodzy, działa fizyka. Jak widzicie, progi są zamontowane i myślę, że ten samochód prezentuje się teraz lepiej. Co sądzisz, Bajan? Jest zajebiście. No jest grubo teraz z tymi progami, nie? Ale mamy godzinę 23.13. No, to długa historia, gdybyście wiedzieli dlaczego, to byśmy powiedzieli, nie chcemy mówić, bo... Znaczy, nasze ręce to pokażą. Czekaj, które? O. Im mniej wiecie, tym lepiej śpicie. Więc podsumowując tą historię, nasze ręce mogą wam wiele wyjaśnić, czemu to się tak przedłużyło. Zrezygnowaliśmy finalnie z wzmocnienia w postaci kleju, zrobiliśmy tylko i wyłącznie warstwę izolacyjną. Mała awaria była. A teraz teleportniemy się do AbuForge, do Vipera, gdzie pokażę wam fajne tematy. Jedziemy do Vipera. Dzisiaj się dla was ładnie ubrałem. Patrzcie to. Jest i nasza żmija. Jak widzicie, zimuje ją. Czeka na lepsze czasy, czyli na lato. Powiem wam szczerze, że dzisiaj wielki dzień. Wielki dzień dla jej wyglądu. Przedstawię wam, co sprowadziłem ze Stanów. Czekałem to 3 miesiące. Zostało to specjalnie wyprodukowane. Części do Vipera na stanie nie mają. Jak widzicie, Viper z przodu jest dość goły. Nie ma żadnej dokładki. Trochę czegoś tutaj brakuje. Lekkiego pazura. Spójrzcie na drugiego Vipera. On tutaj ma time-attackowe dokładki karbonowe. To jest druga wersja, bo występuje wersja, która jest tylko z karbonem i wersja, która ma tą dokładkę typowo dla wersji time-attack. Trochę brak mi przestrzeni, żeby dobrze wam to pokazać, ale sami widzicie. Porównując to z moim Viperem, ten jest zdecydowanie bardziej agresywny. Kontrast naprawdę jest zdecydowany. Dlatego takowe dokładki zakupiłem i dzisiaj pokażę wam je w odcinku i powiem, ile dokładnie kosztowały, bo kwota była zatrważająca. Z tyłu sami widzicie, że jest naprawdę goło i wesoło. Biała sztuka i ta lota, gdzie 3 osoby spokojnie mogą zjeść sobie na niej obiad, naprawdę robi robotę. A ta trochę wygląda jak modelka z przyciasnej miniówce. Ta dupa robi się za duża, a ta lota ją zwęża. Dlatego my, jak już pewnie wiecie, z Instagrama, wbijajcie koniecznie, produkujemy jako pierwsi na świecie całkowicie karbonową lotkę do Vipera, wzorując się na tej time-attackowej, ale z naszym pazurem, z naszym designem będzie troszeczkę bardziej agresywna. Otrzymają mój Viper oraz biały Viper. Idziemy do X5 pokazać wam te elementy. Zimne jak cholera, ale szczerze ta zima w tym roku nie taka najgorsza, co? Powiedzcie, czy wolicie zimę ze śniegiem, czy taką trochę jesienno-wiosenną jak teraz? Bo ja szczerze, jak nie ma tego śniegu, to nie narzekam. A tutaj o wilku mowa. Z przodu są naprawdę malutkie. Gorzej jak odwrócimy. To przestają być. Nawet mają ślizgacz, zobaczcie w tym miejscu. Akurat to jest mądrze zrobione. Jest i druga. A teraz to, co myślę, tak, pod środka się nie starali. Od spodu już zdecydowanie lepiej. Jak dowiecie się, ile to zapłaciłem. Zapisałem sobie to w notatniku, chyba na pamiątkę. Progi do Vipera. Lewa strona, czyli strona kierowcy 8700, na szczęście brutto. Prawa strona pasażera 9200
brutto. Suma 17 900 zł za te dwa elementy do przedniego zderzaka. Możecie zastanawiać się, skąd taka wartość części, dlaczego tak dużo kosztuje. To bardzo proste. Vaporów jest strasznie mało. Jeśli jakakolwiek część jest potrzebna, bo powiedzmy ją uszkodziłeś, to muszą specjalnie dla Ciebie otwierać produkcję danego elementu i go dla Ciebie wysyłać. Stąd cena i wartość tych części. Gdybyśmy na przykład chcieli Vapora sprzedać właśnie na części, to nie miałoby najmniejszego sensu, ze względu na to, że jest ich strasznie mało na świecie, większość ludzi trzyma je, tak jak ja, pod kocem i co najbardziej smutne, nie jeździ nimi. W ogóle. Złożymy ten przód, dołożymy tą lotkę i na pewno wyjedziemy na polskie ulice, żeby ograć w końcu ten samochód w jego pełnym majestacie. Coś wam jeszcze przypomnę. To, z czego cholernie jestem dumny. Cały środek wykonany w karbonie Forge. Każdy element. Nawet takie pierdoły. Czemu przypominam? Tak rzadko pokazuję ten samochód. Tak rzadko cokolwiek dzieje się z tym samochodem. Na części czeka się nie tygodniami, tylko miesiącami. Na tamte dokładki czekałem ponad 4 miesiące. I do tego jeszcze zamówiłem oddzielnie, bo bałem się, czy będą pasować, gdy spojrzałem, jaką dużą kwotę muszę za nie zapłacić. Więc tak naprawdę ten okres można podzielić na 8 miesięcy, bo najpierw 4 miesiące czekałem na jedną, 4 miesiące czekałem na drugą. Ze względu na wartość tych części chciałem być pewny, że na pewno pasują. Dość zabawne, ale przy kluczykach mam modlitwę kierowców i patrona, zresztą też mojego świętego Krzysztofa. W tym samochodzie na pewno się to przyda. Odpalmy go. Dzisiaj nie pokażę wam efektu finalnego dokładek, bo to będzie w odcinku finałowym z lotką, ale przynajmniej na zakończenie coś miłego dla uszu. On tak sprzęgło. Przepraszam, zapomniałem. Nie bez powodu zamknąłem mordkę. Chciałem, żebyście odsłuchali tą symfonię w całości. V10 i 8,4 litra. V10. Mega dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Tworzymy malutką, motoryzacyjną społeczność i bardzo cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Jestem mega wdzięczny. Dziękuję, że jesteś mordko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Cię ja, Emil, Eiki, Sasza Dołmer. Dziękuję, że jesteś. Kiedyś się nim przejadę.